Grzegorz Kazdebkę, a ja nie chcę być księżniczką. Dzień dobry, mam na imię Marysia i jestem Smokiem. Kto by pomyślał, że mała dziewczynka o imieniu Marysia może być aż tak straszliwym Smokiem? Zjem cię! Zjem, a kosteczki wypluję na dywan. O nie! Przeraziła się mama. Tylko nie na dywan. Tata również nie spodziewał się, że jego córeczka może być aż tak straszliwym smokiem. A jednak, powiedziała Marysia, chrupią rycerzy, chociaż są w zbrojach, zupełnie jakby byli chipsami. Rycerze w zbrojach, tata załamał ręce. Przecież możesz skaleczyć się w język. Babcia oświadczyła, że nigdy, ale to nigdy nie uwierzy w jej wnuczka, że jej wnuczka może być aż tak straszliwym smokiem. Nawet jeśli będę ziała ogniem? zapytała Marysia. A potem nie zjem deseru? O nie, to straszne! wymamrotała babcia. Jak można nie zjeść deseru? Tylko jeden jedyny dziadek uwierzył, że jego wnuczka może być aż tak straszliwym smokiem. Nie jesteś zdziwiony? Zdziwiła się Marysia. Ani trochę. I przeczuwałeś, że jest we mnie coś ze straszliwego smoka? Od dawna pochwalił się dziadek. Od chwili, gdy po raz pierwszy musiałem zmienić ci pieluchę. Straszliwe smoki bawią się inaczej niż małe dziewczynki, ale jak? Tego Marysia nie wiedziała. Pobaw się w teatr, zaproponował tata. Ja będę rycerzem w zbroi! zawołała Marysia. A mama? Księżniczką uwięzioną przez Smoka! oświadczyła Marysia. A ty? A ja będę sobą, prychnęła Marysia. Czyli tym smokiem właśnie. A my? Chciała wiedzieć babcia. Kim będziemy ja i dziadek? Kościotrupami. Wymyśliła Marysia. Już dawno Was jadłam, wyplułam kosteczki i teraz leżycie nieruchomo na dywanie. Świetny pomysł! Zachwycił się dziadek. Chyba żartujesz! Wycedziła babcia. – Ależ skąd? – obruszył się dziadek. – Uwielbiam leżeć nieruchomo na dywanie. Marysia była tak straszliwym smokiem, że rycerz nawet nie marzył o jej pokonaniu. – Zjesz mnie? – Zjem! – Może zdejmę zbroję? – zaproponował, żebyś nie skaleczyła się w język. – Szkoda czasu – powiedziała Marysia. – Po prostu połknę cię w całości bez gryzienia. Bawili się tak raz i drugi i trzeci. Za każdym razem smok połykał rycerza. Księżniczka wciąż tkwiła w fotelu, a kościotrupy leżały nieruchomo na dywanie. W końcu babcia zaczęła mieć tego dosyć. Długo mamy tak leżeć? stęknęła. Dopóki nie pokona mnie jakiś rycerz, odpowiedziała marysia. No to sobie poleżycie. Zawołała księżniczka. Bo jak dotąd wszyscy rycerze byli straszliwymi ofermami. Co to w ogóle za pomysł? Szepnęła babcia. Dlaczego Marysia chce być straszliwym smokiem, a nie na przykład księżniczką? Mówiła, że jest zabrzydka na księżniczkę. Odszepnął dziadek. Co? Oburzyła się babcia. Przecież to taka śliczna dziewczynka. tropy cisza! Ryknął smok. Zbliża się rycerz. A potem schrupał go tak samo jak i trzech pierwszych. O nie! Jęknęła mama. Musimy się w to bawić po raz piąty. Musimy! Zdecydowała Marysia. Ale to nudno tak siedzieć na fotelu i nic nie robić. Mama próbowała się zbuntować. To nie fotel, to baszta! prychnęła Marysia. Czyli taka wieża. Skąd ty znasz te wszystkie słowa? Zdziwiła się mama. My, smoki, jesteśmy mądre, pochwaliła się Marysia. Nie to co księżniczki, które tylko siedzą w baszcie, wyglądają przez okno i z nudów liczą kościotrupy. Następnego dnia Marysia znowu była straszliwym smokiem, i następnego także. I jeszcze następnego. Była tak straszliwym smokiem, że żadnemu z rycerzy nie udało się uwolnić księżniczki. Każdy padał martwy tuż przy kościotrupach. A potem Marysia mówiła. Niech chrap. Trzy, cztery i zabawa zaczyna się od początku. Niech chrap. Szepnęła babcia do wyciągniętego na dywanie dziadka. trupy nie chrapią. Ani nie gadają, przypomniał dziadek, otwierając oczy. Mam dosyć tej roli, westchnęła babcia. Już wolałabym siedzieć w baszcie. Piątego dnia, ku radości babci. Marysia spojrzała w lustro i powiedziała, że już chyba nie może być smokiem. Dlaczego? zmartwił się rycerz. Ja tak lubię być chrupany. Wyładniałam. Marysia ze smutkiem pokręciła głową. Nie wyglądam już jak smok. A mówiłam... Ucieszyła się babcia. Jesteś śliczna. Teraz będziesz już księżniczką, prawda? Nie! Zaprzeczyła Marysia. A kim? Basztoł! A kto będzie księżniczką? zapytała niepocieszona babcia dziadek! Co? babcię zamurowała A dlaczego nie ja? Ty będziesz smokiem. dziadek uznał, że to znakomity pomysł. A rycerzem kto będzie? warknęła babcia, zamieniając się po malutku w straszliwego smoka. – Mama! – A ja? – zdumiał się tata. – Zostałeś tyle razy schrupany? Marysia rozłożyła ręce, że możesz zagrać dwa kościotrupy naraz. Marysia była wspaniałą basztą. Chroniła dziadka przed smokiem, rzucała cień należące leżące obok kościotrupy, patrzyła z góry na rycerzy, którzy ginęli jeden po drugim, próbując uwolnić księżniczkę. W pewnym momencie jednak baszta zachwiała się raz i drugi, a potem upadła. Zmęczona? zapytał kościotrup tata. Zburzona? odpowiedziała baszta Marysia. A teraz może zagrasz księżniczkę? spytała z nadzieją babcia. Wolałabym być znowu smokiem. Przecież jesteś śliczna jak księżniczka? zawołała babcia. No to będę ślicznym smokiem odparła Marysia Ślicznym smokiem, który rycerzy, ślicznie się przy tym uśmiechając To będzie taki dobrze wychowany smok, prawda? podsunął tata, zamieniając się w rycerza. Mhm. przytaknęła Marysia. Zjęcie używając noża i widelca. Świetny pomysł, pochwalił dziadek, kładąc się na dywanie. No nie wiem. Mruknęła babcia, kładąc się obok. Czyli znowu mam być księżniczką? Jęknęła mama. A potem usiadła na fotelu, nie mogąc wprost uwierzyć, że jej córeczka może być aż tak straszliwie ślicznym smokiem. Dziękujemy. Grzegorz zdepkę. Dziękujemy.